Szanowni Państwo, dzisiaj z nami są prezes Okręgu Białostockiego, pan Krzysztof Jurgiel, pani Bożena Jaroś, pan Piotr Karol Bujwicki, pan Krzysztof Krasiński. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona promocji naszego hasła reklamowego i plakatu reklamowego Damy Radę. Ja oddaję głos dla naszego prezesa, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, mamy kampanię, jak wiadomo, wyborczą, w najbliższym czasie rejestracja list. Ale te początki kampanii, która jest prowadzona od czasu ogłoszenia, prezentowanie naszego programu, szczególnie przez panią Beatę Szydło, ale też przez nas na różnych spotkaniach, przekonało nas, że musimy na to wszystko odpowiedzieć, bo te nasze propozycje, czy to związane z funkcjonowaniem państwa, gospodarki, czy zdrowia, czy pomocy społecznej, są kwestionowane przez różne środowiska i rządowe, i samorządowe związane z Platformą. My na to odpowiadamy, że nie jest tak. My damy radę, po prostu damy radę, jeśli wyborcy nam zaufają 25 października. Na pewno damy radę zrealizować to wszystko, o czym mówimy. Polsce, ten wyraz damy radę, dobrze się kojarzy. Polsce potrzebna jest wspólnota, budowa wspólnota, czyli nie skłócanie środowiska w oparciu o samorządy, o środowiska polityczne, ścisła współpraca, budowanie wspólnoty. Potrzebna jest praca i współdziałanie w różnych obszarach. My do tego jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowani, mówił o tym i mówi pan prezydent Andrzej Duda, który też widzi, że wszystkie całe społeczeństwo powinno się zaangażować w zmiany w Polsce, bo te zmiany są potrzebne. Widzimy to w rozmowach z ludźmi, ale też w otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy też zachęcić wszystkich mieszkańców naszego kraju do włączenia w te zmiany, do debatowania, do podpowiadania różnych propozycji, bo wybrani parlamentarzyści 25 października będą chcieli to realizować, aby zmiany w Polsce nastąpiły, aby rolnicy czy mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast wiedzieli, że Polska wierza w dobrym kierunku, że tutaj można żyć, można pracować, można wychowywać dzieci, można założyć rodzinę. I taki jest nasz cel i takie hasło. Tych banerów wywiesimy w kraju kilka tysięcy, w naszym województwie kilkaset. I to jest to hasło. Damy radę, musimy dać radę, bo tego potrzebuje Polska. Chodzi o powiat sokółski. Damy radę przebudować S19. Damy radę zlikwidować problemy polskiego rolnictwa, sokólskiego rolnictwa. To znaczy problem ASF-u, to znaczy problem szkód łowieckich, które zniszczyły nasze pola. To znaczy problemy wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych, w tym suszy. Damy radę to wszystko zrobić i naprawdę warto postawić na Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach. Zdawaliśmy się wspólnie kandydować z panią Bożeną do Sejmu RP z tego powodu, że Sokółka ma w tej chwili, powiat sokółski ma w tej chwili niepowtarzalną okazję, żeby ich reprezentanci zasiadali w ławach Sejmu RP. Mało tego, mamy szansę reprezentować partię, która będzie partią rządzącą, a w jej programie jest bardzo duży nacisk położony na rozwój Polski Wschodniej. Chcemy przyczynić się do tego i być gwarantami, że te obietnice, ten program zostanie spełniony. Budowa S19 w starym przebiegu, budowa obwodnic miast, które przebiegają przez obecną trasę numer 19 oraz trasę numer 8, będą realizowane w pierwszej kolejności. Chcemy też dotrzymać słowa, jeżeli chodzi o budowę szybkiej kolei i także węzłów komunikacyjnych związanych z tą infrastrukturą. Chcemy też, aby wzmocnić nasze siły graniczne w postaci służby celnej i straży granicznej, które są to służbami newralgicznymi, od których zależy pozycja, bezpieczeństwo naszego regionu, naszego kraju, a także bezpieczeństwo ekonomiczne naszego kraju. Chcielibyśmy jeszcze raz tutaj podkreślić, być gwarantami tego, że
program Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim zostanie dotrzymany, wypełniony i za to chcielibyśmy, żebyście Państwo nas w przyszłości rozliczali. Jestem hodowcą trzody chlewnej. Mogę powiedzieć, że zarodowym hodowcą trzody chlewnej. Z mężem prowadzimy gospodarstwo zarodowe i jedyne w strefie z ograniczeniami. Jedyne. I może dlatego problemy te najbardziej mnie właśnie dotknęły, że zostałam pozbawiona w ostatnim okresie jedynego źródła utrzymania, jakim moja rodzina, w którym była sprzedaż zwierząt zarodowych. I decyzja o kandydowaniu naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie była łatwa. Bo z wielkiej polityki odeszłam 8 lat temu, kiedy byłam, niektórzy mówili, że u szczytu sławy, bo byłam przewodniczącą powiatu sokółskiego, Podlaskiej Izby Rolniczej, także nie wzięłam się znikąd. 15 lat, czy nawet więcej, jestem w samorządzie, jestem związkowcem, jestem 15 lat prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. Także jeszcze raz powtarzam, nie wzięłam się znikąd. Jednak z wielkiej polityki odeszłam, bo uważałam, że moje najlepsze miejsce to jest w gospodarstwie rolnym. Wybrałam zawód, który mi się najbardziej w życiu podobał, którym pomimo, kiedy rodzice nie zachęcali, żebym była rolnikiem, musiałam skierować swoje pierwsze kroki do miasta. Wybrałam zawód, który sprawia mi wielką radość, podchodzę do niego z miłością i z pasją. Zawód, gdzie człowiek jest najbliżej Boga i nieba, czyli zawód rolnika. Jednak teraz, w ostatnim okresie, obiecałam sobie, że nie będę nigdy zajmować się wielką polityką. Jednak ostatnie wydarzenia po prostu zmusiły mnie do powrotu. Pierwszym takim etapem mojej działalności było kandydowanie do Rady Powiatu. I tutaj muszę z przykrością powiedzieć, że z przykrością czytam ostatnie komentarze o tym, że jestem uciekinierką z PSL-u. Nigdy w tej partii nie byłam. Zostałam poproszona o kandydowanie akurat tutaj z tej partii i myślałam, że moja obecność w powiecie pomoże w jakiś sposób rozwiązać problemy sokólskich rolników. I myślę, że po części mi się to udało, bo słyszę głosy podziękowania, że po raz pierwszy w historii tego powiatu ktoś na sesji mówi o rolnictwie, były debaty, były stanowiska, także myślę, że nie zhańbiłam ani partii, ani rolników. To, co robiłam przez ostatni rok, to naprawdę myślę, że to była dobra robota i rolnicy tak to wczoraj ocenili. A moja decyzja o kandydowaniu akurat z PiS-u, jest to decyzja bardzo przemyślana, ponieważ ten rząd, który jest w tej chwili, nie pomógł mi. W ciągu minionych 2 lat nie został zrealizowany żaden z moich postulatów, żaden z obietnic zdanych rolnikom w związku, szczególnie z OSF-em. Także nie wierzę już, że za 2 tygodnie będą pieniądze na suszę, bo to nie jest możliwe. Pieniądze na bioasekurację miały być, pieniądze miały być na rekompensaty do końca roku, na te nieszczęsne rekompensaty, o których z niesmakiem wczoraj czytałam, że podobno zagarnęłam wszystkie rekompensaty z gminy Janów i zebrałam wszystko rolnikom janowskim. To są rekompensaty, proszę Państwa, za trzody, która była w tym okresie sprzedana. Jeżeli ja 2000 rocznie sprzedaję, a sprzedałam akurat 400 sztuk po 150 zł, to łatwo policzyć. Nie była żadna to dotacja z budżetu państwa zgarnięta przeze mnie. A to, że świnie moje to są prawie jedyne w mojej gminie, to też nie jest to moja absolutnie wina, tylko jest to wina poczynań obecnego rządu, który doprowadził do tej sytuacji. Jak można było w jednym powiecie zniszczyć taką hodowlę, która była i źródła dochody dla tylu tysięcy rolników? Jak można było zutylizować zdrowe świnie, co wczoraj mówiłam, kiedy tysiące dzieci nie dojada, ludzi nie dojada? Proponowałam różne rozwiązania, przeniesienie produkcji. Byli chętni na zakup tych prosion pod Białystok, poza strefę. Uparcie twierdzono, że nie ma innej możliwości, tylko zabicie 4000 świń. No i to jest paradoks, bo zabicie 4000 świń z 36 tysięcy naprawdę nie rozwiąże problemu ASF-u i tego ASF-u nie zatrzyma.